Działaczki trafiły z Białorusi do Polski. MSZ komentuje: działaczki mniejszości polskiej na Białorusi objęte opieką. Czują się dobrze. Trzy działaczki mniejszości polskiej na Białorusi, które od 25 maja są w Polsce, zostały objęte niezbędną opieką, czują się dobrze, mają możliwość kontaktu z najbliższymi. Polska nigdy nie zostawi swoich rodaków w potrzebie, oświadczył w środę wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Wcześniej w środę MSZ poinformowało, że 25 maja do Polski przyjechały działaczki mniejszości polskiej z Białorusi, Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa, które wcześniej przebywały w areszcie w Mińsku. W areszcie wciąż przebywają szefowa Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys oraz działacz Związku Andrzej Poczobut. Wiceminister Przydacz powiedział na konferencji prasowej, że kobiety zostały objęte niezbędną opieką, również medyczną, i według opinii i lekarzy ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Cieszymy się, że są bezpieczne, cieszymy się, że te trzy panie są już bezpieczne, czują się dobrze i mają możliwość kontaktu ze swoimi najbliższymi. Po raz kolejny udowodniliśmy, że każdy z naszych rodaków może liczyć na wsparcie państwa polskiego i Polska nigdy nie zostawi tych rodaków w potrzebie, powiedział Przydacz. Dodał, że zgodnie z zapowiedzią prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, wszyscy Polacy przebywający poza granicami kraju, a także obywatele innych państw, którzy są poddawani represjom i w wyniku tych represji czują się zagrożeni we własnym kraju, zawsze znajdą wsparcie i schronienie w RP. Wiceszef MSZ zaznaczył, że Polska cały czas oczekuje zwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi. Przydacz zaznaczył, że zarzuty wobec nich są w zupełności nieakceptowalne i w pełni polityczne. Zapewnił, że państwo polskie będzie w dalszym ciągu zabiegać o umorzenie zarzutów wobec Borys i Poczobuta i zwolnienie ich z aresztu. Aby mogły te osoby mogły normalnie funkcjonować, bowiem w naszym przekonaniu, i myślę, że w przekonaniu wielu także państw, także światowej opinii publicznej, nie zrobiły tak naprawdę nic złego. Tak jak mówię, te zarzuty wobec nich mają charakter czysto polityczny, natomiast nasze działania muszą zawsze i będą szły zgodnie z ich oczekiwaniami, zaznaczył wiceminister spraw zagranicznych. Efekt represji i aresztowanie Tiszkowskiej, Biernackiej i Paniszewej było efektem represji wymierzonych w przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi i Związku Polaków na Białorusi ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Wszystkim groziło do 12 lat więzienia. O uwolnienie przedstawicieli ZPB apelowali przedstawiciele państw Unia Europejska, a także szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Działania władz w Mińsku wobec mniejszości polskiej były powodem zapowiedzi kolejnej tury sankcji, które Unia Europejska ma nałożyć na białoruskie władze.